krótko i nie na temat, bo filozoficznie. Ale mam nadzieję, że dla kogoś będzie to odkrywcze. Doszedłem do wniosku, że istnieje w życiu taka prosta zasada. Zastanowić się, czy to, co robię, poprawia mój stan finansowy, emocjonalny lub towarzyski. Czyli to, co robię, czy poprawia moje zasoby, czy zwiększa moje zasoby, czy powoduje, że staję się coraz bogatszym. Bo może tak być, że to, co robię, wprawdzie nie poprawia moich zasobów finansowych, ale poprawia mój humor. Powoduje, że staję się radośniejszy, że staję się milszy, że staję się serdeczniejszy, że jestem coraz bardziej zadowolony, coraz szczęśliwszy. Jeżeli to, co robię, poprawia moje kontakty towarzyskie, czyli mam coraz więcej przyjaciół, coraz serdeczniejszych przyjaciół, coraz lepsze kontakty z kobietami, nie tylko coraz głębsze, ale także coraz lepsze, to wtedy łatwo jest stwierdzić, że to, co robię, prowadzi mnie w dobrym kierunku. Powstała bardzo ciekawa zasada. Bo jeżeli to, co robię, nie poprawia ani moich stanów, moich zasobów finansowych, mojego stanu ekonomicznego, nie poprawia mojej ekonomii, nie powoduje, że mam więcej pieniędzy, jeżeli to, co robię, również nie powoduje, że mam lepszy humor, że się lepiej czuję, jeżeli to nie powoduje, że moje kontakty towarzyskie się rozwijają, że moje związki emocjonalne się zaciśniają, jeżeli to nie powoduje, że ja mam coraz więcej przyjaciół, to lepiej jest tego nie robić. To jest lepiej zrobić zupełnie coś innego, niż robić coś, co nie poprawia naszego stanu w życiu. I dlatego, kochani, życzę wam, abyście nie robili bezsensownie ogromnej ilości rzeczy, które nawet nie pogarszają, ale wystarczy, że nie poprawiają twojego życia. Jeżeli coś nie poprawia twojego życia, to nie rób tego. Zrób cokolwiek innego.